Zobaczymy, jeżeli chodzi o te szwajcarskie franki, jaki będzie ostateczny werdykt, że tak powiem. Czy to będzie werdykt populistyczny, czyli werdykt, który przede wszystkim ma zadowolić pewną małą grupę kosztem sektora bankowego, czy nie. Jak dziecko popełnia błąd, to nie każe się tak, żeby to dziecko już było okaleczone do końca życia. O szczegółach nie chciałbym rozmawiać, dlatego że my czekamy właściwie na te szczegóły. Natomiast niewątpliwie sama idea, to co przeczytaliśmy w gazetach, jak to ma wyglądać, reprezentuje bardzo poważny krok w kierunku pogarszania sytuacji finansowej, ekonomicznej sektora bankowego. Na pewno nie wypowiem się, czy to oznacza, że sektor bankowy ulegnie w tym sensie, że będzie pokonany na kolanach i już nie będzie mógł wstać własnymi siłami, tego tak daleko nie chcę brnąć. Ale niewątpliwie za dużo rzeczy wydarza się za szybko w tym samym czasie i one według mnie nie są do końca odpowiednio przeanalizowane.